chcę dzisiaj powiedzieć do was o takiej rzeczy, która wydaje się być może taka banalna. W zasadzie pierwszy fundament o tym mówi w ogóle, kiedy spotykamy się z Bogiem, to dowiadujemy się o tym właśnie, że Bóg jest dobry. Ale zadałem sobie takie pytanie w pewnym momencie, czy ty naprawdę wierzysz, że Bóg jest dobry? Ja uważam, że to jest takie pytanie, które dobrze sobie zadać. Czy ja wierzę, że Bóg jest dobry? Czy ja w to wierzę? Nie czy jestem szczęśliwym posiadaczem teologicznej wiedzy na ten temat, no bo tutaj trudno dyskutować z takim tematem. Natomiast czy ja w to wierzę? Wiecie, to jest w ogóle ciekawa sprawa, że rzeczy, które widać jakieś rzeczy na przykład. Idziesz przez życie i widzisz coś, nie? Na przykład masz pieniądze. Masz je na koncie, masz je w portfelu, masz je w inwestycjach. Masz te rzeczy, nie? I teraz jest takie pytanie, czy ty wierzysz, że masz pieniądze? To jest ważne. To są ważne sprawy. Bo to wiara jest zabezpieczeniem twoich pieniędzy, na przykład. To wiara je zabezpiecza. Nie ich istnienie w sferze materialnej, tylko wiara. Wiara. Pytanie, czy człowiek potrafi patrzeć na rzeczy widzialne i wierzyć, tak jakby ich nie widział. I tak trochę jest tutaj. Czy Bóg jest dobry? Każdy normalny chrześcijanin powie amen. Bóg jest dobry. Bóg jest tylko dobry, a diabeł tylko zły. Jak to Benny Hinn powtarzał przez lata. Bóg jest tylko dobry, a diabeł tylko zły. Ale warto sobie takie pytanie zadać. Czy ty wierzysz w to, że Bóg jest dobry? Czy ty tak funkcjonujesz? Bo widzisz, wiara w to, że Bóg jest dobry, moje życie prowadzi przez cały czas. Że to jest dobry Bóg. Że ja przez pierwsze lata nawrócenia nie miałem do końca pewności, czy Bóg jest dobry. Wiecie, ja miałem wątpliwości, choćby na przykład wątpliwość w tym, czy można stracić zbawienie. Każdy człowiek, który waha się w temacie, czy można stracić zbawienie, czy nie, to jest osoba, która ma wahnięcia na poziomie, czy Bóg jest dobry. On ma wahnięcia jakieś. On tam do tego różne rzeczy ma tam poukładane, ma wahnięcia. Teraz a propos tego człowieka, tego bohatera, tego serialu, o którym troszkę opowiedziałem tutaj. Zamieściłem taką fajną jego wypowiedź, bardzo mi się spodobała. Kiedy mówił do takiego młodego człowieka, że na świecie są rekiny i płotki. Jak zastanawiasz się, kim jesteś, to na pewno nie jesteś rekinem. Rozumiesz? To napisałem wczoraj wieczorem, mówię, to jest takie chyba ważne. Jak się zastanawiasz nad czymś, na przykład zastanawiasz się, coś ci się przydarzyło w życiu, coś ci się tam sypnęło i ty się zastanowiłeś, czy Bóg jest dobry, ale ty nawet tego nie przyprowadziłeś w swoim umyśle, tego sformułowania, a na przykład zacząłeś takie pytania pomocnicze zadawać, czemu się to przydarza, czemu mi się to zdarzyło, czy mogłem zrobić coś, czego nie zrobiłem. No jeszcze tutaj do pół biedy, jak ktoś taką analizę prowadzi. Ale większość tych analiz to tak naprawdę nie są analizy, tylko to jest ubolewanie i taka, jak ja to mówię, chrześcijańskie użalanie się nad sobą, tylko tak, żeby nie obrazić Pana Boga. Zrobię teraz taką, chrześcijanie są cwaniacy, niesamowici. Ja to zauważyłem, a już długo chodzą z Bogiem, szczególnie charyzmatycy, to oni tak sobie to wszystko poukładają. Te zasady, bo tacy żydowscy się robią, wiecie o co? Bo naginają to człowieku ze wszystkich, może, aby tutaj coś, kurczę, jednak wyjść poza ten schemat prawdy, ale jednocześnie tam Pana Boga specjalnie nie obrazić. Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle niesamowite. Z tego można doktoraty chyba pisać. Jak to? No ale rzeczywiście coś się sypie w życiu. I teraz pytanie, czy ja wierzę, że Bóg jest dobry? Kiedy? Teraz.
Dla kogo? Dla mnie. Rozumiesz? Czy teraz Bóg jest dobry? Dla mnie. A tutaj ci się coś wywaliło w powietrze, coś się rozwaliło, coś się sypnęło. Ale czy Bóg jest dobry? Tutaj dotykamy tematu wiary. Nie czy ja wiem, że On jest dobry, tylko czy ja teraz przeżywam, że On jest dobry. Czy ja w to wierzę, czy to jest niezaprzeczalne, czy ja jestem w stanie o to powalczyć. Rozumiesz? Czy ja powalczę o to teraz? Czy ja powalczę? Czy ja wystąpię przeciwko szatanowi, który mi teraz proponuje, abym ja tym takim systemem różnego rodzaju zafałszowań pomyślał sobie, że jednak coś tu nie gra. A czemu to? A czemu tamto? A czemu mi się to dzieje? To wszystko są pytania pod tytułem, czy ja wierzę w to, że Bóg jest dobry. Czy ja wierzę w to, że Bóg jest dobry? Izajasz 55:3 jest napisane tak. Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski. Chcę z wami zawrzeć przymierze z dowodami. Czy w ogóle Bóg to jest postać mega prawna. On nie dyskutuje z człowiekiem na zasadach takich w ogóle, okej, uwierz mi, bo to jest w dobrym tonie. Okej, uwierz mi, że ja jestem dobry, bo tak jest napisane w piśmie. Bo tak jest napisane w piśmie. Nie. Bóg mówi, ja cokolwiek twierdzę, to mam na to dowody. Właśnie, bo Bóg jest logiczny. Rozumiesz? A żeby coś stwierdzić, to trzeba mieć podstawę do tego. Wiecie, że nikt z nas nie posiada prawa stwierdzenia czegoś, jeśli nie posiadamy na to argumentacji. Czyli jak to mówi Pismo Święte, dwóch lub trzech świadków. Że argumenty musisz mieć. Argumenty, że w ogóle coś twierdzić. Nie tam powiedzieć. To w ogóle jest powiedzenie czegoś bez argumentów, to jest w ogóle, to jest w ogóle logiczna kara śmierci. Człowiek nie ma prawa powiedzieć czegoś, ale człowiek generalnie jest coś u podstawy tego, człowiek nie ma prawa pomyśleć czegoś, co nie jest uargumentowane. Tu jest walka. Tu jest walka, żeby nie pomyśleć czegoś, co nie jest uargumentowane. Rozumiecie? Teraz Bóg mówi, ja zawarłem z wami przymierze z niezłomnymi, czyli z takimi, których nie można powalić na rozprawie sądowej, dowodami łaski, bo to są dowody. Stąd on później, parę tysięcy lat później staje przed ludźmi jako Mesjasz w ciele i mówi, no kto z was jest w stanie mi udowodnić grzech? To słowo udowodnić to jest sformułowanie prawne. Czyli kto z was jest w stanie na podstawie argumentów opartych, tak? I to jeszcze się dzieje przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem, zaznaczam, prawda? To się dzieje wcześniej. Czyli on żąda od Żydów, do których mówi, prawda? Oparcia się na prawie mojżeszowym. Tak jedzie. Jedzie po bandzie. I mówi, no dobra, będziemy się prawować. Z czego to tekst? Z Izajasza. 800 lat wcześniej. Bóg mówi przez proroka, chodźcie do mnie. Będziemy się prawować. Zapraszam was na rozprawę sądową. Posadźcie mnie, i tutaj ludzie nie rozumieją, że to prawowanie to nie jest takie, że ten Bóg jest tutaj sędzią, tylko Bóg mówi, posadźcie mnie na ławie oskarżonych i proszę, udowodnijcie mi, wy mi udowodnijcie, tak, że ja, tak, jestem zły. Proszę mi to udowodnić. Rozumiesz? I tutaj Jezus mówi, kto z was jest w stanie udowodnić mi grzech? Kto z was jest w stanie udowodnić mi błąd? Ponieważ Bóg to jest osoba prawna. Bóg nie zostawia człowieka, tak jak nieraz człowiek człowieka zostawia w takiej sytuacji. Rozumiesz? Co ci jest? Domyśl się. Jak się czujesz? No wiesz, ja ci wyjaśnię. Nie, w ogóle to jest wszystko, rozumiecie? Ja mam takie... W ogóle sobie takie coś zrobiłem specjalnie, jak rozmawiam teraz z ludźmi. Na przykład do mnie coś mówią, to ja mówię, nie rozumiem cię, o co ci chodzi. Jak nie rozumiesz? Ja mówię, nie, ale wyjaśnij mi to. Wyjaśnij, bo ja jestem naprawdę prosty człowiek. Ja może jakbym skończył studia, może jakbym ten, to ja bym się jakoś może w tym poogarniał. Nie skończyłem studiów, nie mam matury, nie mam nawet szkoły zawodowej skończonej, mam podstawówkę skończoną. Do mnie trzeba mówić prosto.
Prosto. Ja poproszę o argumenty. Ja poproszę o niezbite fakty, bo ja się ugnę przed niezbitymi faktami. Ale weź mi to udowodnij. Weź mi to wyjaśnij. Weź mi powiedz, o co tobie chodzi. Powiedz mi to. O co tobie chodzi? I podeprzyj to faktami. Teraz Bóg mówi tak. Jestem dobry i mam na to dowody. Pytanie. Czy ty masz na to dowody w sobie, że ja jestem dobry? Bo jak ty masz dowody, to ciebie nie będzie w stanie ruszyć żadna jakby ekspansja szatańska. Ostatnio sobie rozmyślam o takim jednym człowieku, bo tam jego takie życie jest dla mnie taką dosyć zagadką taką, a ponieważ ja lubię tą socjologię, to się zastanawiam nad tymi zagadkami ludzkimi, bo to mówię, jest takie, to jest ciekawsze niż filmy Felliniego czasami, naprawdę. Takiego człowieka sobie tam rozkminić, to jest po prostu, rozumiesz, no różne ludzie rzeczy robią, nie? Jedni skaczą na bandzie, ja się zastanawiam nad takimi przypadkami właśnie. Siedzę sobie, jem i sobie myślę i Pismo Święte leży i myślę o tym człowieku sobie, nie? I czytam taki tekst, bo jestem pięciodzielny. Jestem w stanie pomyśleć, jestem w stanie czytać, jestem w stanie jeszcze tupać nogą, psuć maszynę do pisania w międzyczasie, na przykład, nie wiem, co tam by mi było pod ręką. Do pięciu zliczyłem elementów, że mogę naraz robić, no to sobie myślę i sobie czytam. I czytam taki tekst. Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? A ten człowiek, obracam tym człowiekiem w głowie sobie, nie? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni. Ja tak sobie myślałem, Boże, dlaczego jemu nie idzie w życiu? Czemu, kurczę, tyle, kurczę, włożyłem w niego tego, a jemu nie idzie w życiu? Co za opornik ma w sobie, nie? Co on ma za opornik? I czytam ten tekst. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko. A ja w ogóle mówię, kurczę, no mówię, i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom. Wiecie, że w ogóle Bóg nigdy nie powiedział, że nie przyjdzie powódź i nie uderzy w dom? Rozumiecie? Już sam fakt zastanawiania się, czemu mi się to przydarzyło. Poczytaj sobie Ewangelię. Bóg nigdy nie dał ci obietnicy, że nie przyjdzie życiowy wstrząs do twojego życia. I to nie jakiś mały wstrząs, tylko tu jest w ogóle jasne napisane. A gdy przyjdzie powódź, po prostu powódź przyjdzie. W ogóle możesz sobie teraz powiedzieć no taką rzecz. W moim życiu są powodzie. To jest w ogóle proste, takie wyznanie. Za dawno takie wyznanie zrobiłem. Tylko ja sprostam każdej powodzi. Dalsza część mojego wyznania. Bo ja nie jestem zdziwiony. Jezus, zobaczcie, mówi, nie dziwcie się, że będą wojny, że będą trzęsienia ziemi. Nie dziwcie się. A chrześcijanie się dziwią. Co się stało? Czy ten Bóg jest dobry? A on powiedział, nie dziwcie się. 2000 lat temu powiedział, żeby się nie dziwić. Nie może być jeden z drugim wiernym nawet temu. Dziwi się. Tak jakby zobaczył człowieka, który ma pięty z przodu. Rozumiesz? Się dziwi. To może być dziwne. Rozumiesz? Ale nie to, że są powodzie życiowe. Pastorze, czemu to nam nie przyszło? Ja nie wiem, pewno dlatego, że Bóg niedobry. Nie, no pójdźmy po bandzie. No jakby rozwijmy to. No logika opiera się na implikacji. No coś z czegoś wynika. No nie idzie ci, bo Bóg cię nie kocha. Nie? Mówię, nie, a ja jestem kłamcą, który bierze za to pieniądze. Nie rozumiesz jeszcze tego wszystkiego? Nie rozumiesz tego układu? Bóg jest zły. A ja jestem człowiekiem, który na tym zarabia szmal. Nieraz też na nie patrzył jak na wariata. No ale co, no, co mam mu powiedzieć? Jak on mnie pyta, czemu to na mnie przyszło? Rozumiesz? A Bóg mówi, ale nie dziwcie się, że to przychodzi. Przyszły powodzie i uderzyły w ten dom. Panie, czemu mnie to nie ominęło? Nie wiem, stałeś, no zbudowałeś sobie dom na drodze powodzi, no. A że one są wszędzie, to uderzyły ci w dom. Problem jest taki, że nie zbudowałeś go na skalę. Jakbyś go zbudował na skalę, to by w ogóle to przypieprzyło w ten dom i by się to, kurczę, rozeszło i by poszło dalej za dom. A żeś zrobił co? Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi, bez fundamentów. Było taniej,
Było łatwiej, nie trzeba było pozwoleń załatwiać, wystarczyło wylać leciutką ławę i postawić na tym pieprzone 70 metrów kwadratowych, bo ten kraj na to pozwala, i takim gołębniku, rozumiesz, o co chodzi? Se siedzieć i powiedzieć, mam dom, Bóg mi błogosławi, wydałem na niego, kurczę, 1/3 pieniędzy. I jeszcze nad jeziorem. Rozumiesz? I przyszła burza. I małe jeziorko, rozumiesz, stworzyło falę, która zmiotła domek. I on siedzi się potem drapie w głowie. Jak to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Ja sobie pomyślałem o tym człowieku od razu, tak sobie, i przestałem o nim myśleć, bo mówię, wszystkie moje dylematy są rozwiązane. Po prostu jak kiedyś tam sobie będę z nim rozmawiał, to ja będę wiedział, dlaczego ten człowiek tak ma. Ja się nie będę już zastanawiał, co jemu brakuje. Ja będę... Nie dokopał się. Nie zbudował fundamentu. I mu się rozwalił dom. Bardzo proste. Bardzo proste. I teraz wracamy do tematu głównego. Czy ty wierzysz, że Bóg jest dobry? Czy masz wątpliwości w związku z tym? I jak sobie te wątpliwości ubierasz? W co ty tam sobie ubierasz? Bo to, że nie nazywasz tego w ten sposób, to ja doskonale wiem. Bo to rzadko kto naprawdę, przyjaciele, jest w stanie sam sobie powiedzieć, niedobry jest Bóg. To już czasami, wiecie, ludzie tacy w takiej skrajnej emocjonalnym upadku, to tam się modlili, wykrzykiwali. Powiedziałeś, że będzie dobrze. Czemu tak mam ja? I się kłócą z Bogiem. Potem kłóciłem się z Bogiem. Ja mówię, nie kłóciłeś się z Bogiem, bo Bóg się z ludźmi nie kłóci. Rozumiesz, w ogóle kłóciłeś się z własną głową. W ogóle nie było tam Boga. Rozumiesz? Kłóciłeś się z własną głową. Pamiętajcie, Bóg kieruje cię do dowodów Jego dobroci wobec ciebie. Do dowodów cię kieruje. Do dowodów. Zawsze będzie cię kierował do dowodów. Psalm 22:10. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym. Zobacz. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym. To są zapisy. Zapisy w ogóle ludzi w historii chrześcijaństwa. Psalm 40, werset 6. Wiele cudów uczyniłeś, Boże mój, wobec nas. Psalm 68, 29 werset. Rozkazy Boże według mocy swojej, rozkazuj Boże według mocy swojej, umocnij Boże to, co we mnie uczyniłeś. Zobacz, ten psalmista, czy ci psalmiści, którzy to pisali, oni opierali się na jakichś faktach. Dla nich to nie było nic dziwnego. Oni rozumieli, jakże może Bóg być zły, skoro mnie wydobył z łona. To był taki fakt dla niego. W ogóle ludzie nie trybią takich rzeczy. Na przykład ludzie zadają, czy Bóg kocha człowieka? Czy Bóg w ogóle kocha go, nie? W ogóle wyobrażasz sobie, że zupełnie nieświadomie używasz swoich płuc i oddychasz w tej chwili? Ty rozumiesz, że ta mieszanka, którą oddychasz, no nie? To jest coś, co nie występuje gdzie indziej? Są tacy ludzie, którzy uważają, że oni zbadają kosmos, nie? I że oni znajdą życie, oni znajdą, ja nie zaprzeczam, że istnieje życie w kosmosie, w innych miejscach, absolutnie nie. To nie o to. Chodzi mi o to, że ludzie myślą, że oni znajdą też coś, co będzie, co można, to gdzieś tam można mieszkać, gdzieś tam można żyć. A jest napisane tak. Nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole. Po co to się tym zajmować? Zbadamy kosmos. Nie zbadacie. W ogóle nie zmierzycie. Tam coś tam zrobicie, nie zmierzycie. Dokopiemy się tam, zobaczymy, co tam. Nie dokopiecie się. Po co to kopać? Dokop się tam do ropy, pociągnij tę ropę, coś tam dalej, zrób, zużytkuj, znajdź jakieś kamienie, coś tam. W ogóle po cholery ty kopiesz, gdzie ty się chcesz dokopać? To ja się dokopię do jądra ziemi, tam są zasoby energetyczne. Nie dokopiesz się do jądra ziemi, bo jest napisane, że nie zbadasz głębin ziemi. W ogóle uspokój się. Wyluzuj. Ludzie się powinni zacząć zajmować innymi rzeczami. Rozumiesz?
Po co? Wystarczy wziąć słowo i od razu zmienić zawód, podejście. Może nie wybrać się na pewne studia. Ludzie to wybieram się na studia. Co będziesz studiował? No ja będę studiował dogłębnie temat geologii, bo tam ja się dokopię. Nie dokopiesz się, zmień fach. Może nie wiem, co studiuj. Handel pocztówkami, kurczę, na tym zarobisz szmal. Proszę cię, będziesz szczęśliwy. Chodzi o szmal. Szmal. O szmal chodzi. Wiecie, o co chodzi? Idź na studia, że zarabiać dużo pieniędzy. A jak chcesz się dowiedzieć różnych rzeczy, to chodź z Bogiem. On cię skieruje w odpowiednie miejsca. Rozumiesz? A na studia to dla pieniędzy się idzie. A nie, żeby zgłębić zainteresowania swoje. Proste. Boża dobroć jest ostateczna. Mocno umocowana w jego przekonaniach co do człowieka. Jeremiasz 29:11. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ludzie czytają te słowa wszystkie i nie podchodzą do tych słów jako w ogóle do materiału dowodowego. Nie biorą pod uwagę, że wszystko, co jest stworzone wokół, jest dowodem dobroci Boga. Powietrze, słońce, w ogóle atmosferę mamy. Rozumiecie, o co chodzi z atmosferą? Nie pali nas słońce, w ogóle atmosferę mamy. Ale my olewamy. Człowiek siedzi, mówi, czemu mi w życiu nie wyszło? Rozumiesz, o co chodzi? Czyli u podstawy tego, nie jesteś dobrym Bogiem. W ogóle masz atmosferę. Masz atmosferę. Masz w ogóle mieszankę, w ogóle azotu i tlenu. W ogóle nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. W ogóle z łona matki cię wydobyłem. Ty w ogóle rozumiesz, że ty nie istniałeś w tej fizyczności, byłeś jakimś małym elementem, jakimś, kurczę, wielkości szpilki. I ty takiego czegoś, takie coś się z ciebie zrobiło. Teraz chodzisz i się puszysz. Wiesz, o co chodzi? W ogóle... Ale ludzie nie rozważają dowodów łaski. Wiecie, jakie to jest obce w Kościele? Rozważanie dowodów łaski? Że jesz coś, rozumiesz, o co chodzi? Że to coś, co ty zjesz, to spowoduje, że ty się tym zbudujesz, że weźmiesz energię. Rozumiesz, o co chodzi? Że nieczystości wydalisz drugą częścią siebie. W ogóle ludzie mówią, nie, to są takie banalne sprawy, ale czemu mi się to przydarzyło? On mówi, no co za głąb. No nie weźmie, nie usiądzie na tych podstawowych elementach dobroci Boga i nie zbierze materiału dowodowego, bo po co? A potem to się przekłada też na drugiego człowieka. Wiecie, o co chodzi? Bo w relacji z drugim człowiekiem też się nie zbiera materiału dowodowego. Bo ja to czuję. Ale wykaż mi błąd. Osądź mnie. Proszę cię. Postąp ze mną należycie. Sprawiedliwie ze mną postąp. Bo ja tak czuję do tego człowieka. Co to nie... Ale na czym ty to opierasz? I rzucają potem teksty. Bo ja miałem z nim taką historię. Ja mówię, ale story przeminęło. A czemu ty teraz powiedziałeś do mnie, że ty miałeś z nim taką historię? No tak, ja mam takie doświadczenie. Dlaczego ty na doświadczeniu się opierasz? A skąd ty wziąłeś takie prawidło duchowe, że się opieramy na doświadczeniu? A skąd ty to? Ja miałem takie doświadczenie. A dlaczego? Ja miałem takie doświadczenie, ja nigdy nie miałem pieniędzy. Ja nie. Takie doświadczenie miałeś. Doświadczenie takie. A dlaczego na doświadczeniu się opierasz? Czemu na doświadczeniu się opierasz? Czemu na doświadczeniu? Czemu nie na tym, że jesteś zjednoczony z Bogiem, który jest właścicielem wszelkich dóbr? W ogóle ludzie, ja będę o tym głosił 17. Dostałem takie słowo od Boga, ja pociągnę ten cykl dalej, bo będę ciągnął tydzień po tygodniu na temat w ogóle pieniędzy, bo to jest kolejna część łaski. Bo to trzeba zrozumieć dogłębnie rzecz. Jak ty mówisz, jestem zjednoczony z Bogiem, znaczy, że jesteś zjednoczony też z krzesłem. Rozumiesz to? Nie wiem, czy ty rozumiesz. Jesteś zjednoczony z Bogiem, to jesteś zjednoczony z nią. Z jej spódnicą, sukienką, znaczy. Jesteś zjednoczony z marchewką. Jesteś zjednoczony z kapustą. Jesteś zjednoczony z zawartością sejfu każdego banku w tym kraju i za granicą. Jesteś zjednoczony z ludzkimi myślami. Z ludzką egzystencją każdego człowieka. Bo w nim wszyscy żyjemy i w nim się poruszamy. Zjednoczenie z Bogiem to zjednoczenie z Jego stworzeniem. Czyli w środku w tobie
masz dostęp do pieniędzy. Pytanie, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz? Czy zastanawiasz się nad różnymi rzeczami? Czemu mój los taki? Czemu nie mogę lepszej pracy znaleźć? Czemu się zastanawiasz, a czemu nie kładziesz się spać i nie mówisz, w ogóle jestem zjednoczony z Najwyższym, z autorem wszelkiego stworzenia. Jestem zjednoczony z największą mennicą świata, z tym, który, przez którego i dla którego wszystko powstało i nic bez niego nie powstało. Jestem zjednoczony z Panem, który zaprawił moje ręce do walki i nauczył mnie zdobywać bogactwa. Idę spać, amen. Czemu nie myślisz w tych kategoriach? Dlaczego? Bo podważasz dobroć Boga. Nie patrzysz na niego jak na dobrego Boga. Myślisz, nie, tu jest jakiś defekt. Tu musi być defekt. Coś tutaj nie gra. Przecież mi w życiu nie przędzie. I to, że tobie w życiu nie przędzie, to jest dowód na to, że co? Że Bóg jest niedobry, tak? To, że tobie w życiu nie przędzie, to jest czego świadectwo? Czego świadectwo? Tego, że Bóg jest niedobry? Diabeł natychmiast zrobi wszystko, aby zachwiać naszą wiarę w Bożą dobroć. A przecież wiemy, że wszystko w Królestwie Bożym jest dla nas dostępne tylko przez wiarę. Trzeba w to wierzyć. Wierzyć w to, że Bóg jest dobry. Dobroć Boga jest nieograniczona. Tam nie ma ograniczenia. W ogóle rozumiesz, że tam nie ma ograniczenia? W ogóle ludzie się na przykład szczypią, żeby coś brać. Mówię, ta mentalność, tyle mi wystarczy. Tyle mi wystarczy w duchu, tyle mi wystarczy w psychice, tyle mi wystarczy w materialnych sprawach, tyle mi wystarczy. Bo ja, Boże, ja potrzebuję tego i tego. To jest mistrzowska modlitwa. Ja, Boże, potrzebuję odtąd, dotąd. Takiego czegoś potrzebuję, Boże. Taki odcinek. Boże, jak ja bym miał 2000 zł więcej miesięcznie, to ja jestem w ogóle anioł skrzydlaty. Ja w ogóle pofrunę przez te życie. Bo dwójka mi wpadnie dodatkowo. Rozumiesz to? I on tak się modli, tak się latami modli. Boże, przez swoją łaskę przyjmuję tą dwójkę. On tak myśli. Czemu on tak myśli? On w ogóle nie rozumie, że skoro Bóg jest nieskończony, to jego dobra są nieskończone. Wiesz, co to znaczy? Z nieskończonego dobra można brać nieskończoną ilość rzeczy i tam nie zabraknie nikomu i niczemu. Tam się nie kończy, tam się nie kończy, tam się nie kończy konto, tam się nie kończy miesiąc, kurczę, tam się nie kończy to wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Bierz i jedz, ile chcesz. Ile chcesz. Ja kiedyś, jak miałem taką mentalność w ogóle biedy, która to mentalność we mnie krzyczała, że Bóg jest niedobry, rozumiecie, o co chodzi? To ja byłem cały czas człowiekiem, który dbał o najdrobniejszy szczegół. Rozumiesz? Żeby nie wyrzucić kawałka jedzenia. Żeby nie zrobić tego. Ja to za cnotę uznawałem. Rozumiecie? Za cnotę. Ja to za cnotę uznawałem. Przez lata. Teraz po prostu nie chce mi się tego, to wyrzucam. Dlaczego ja mam tego nie wyrzucić? A co ja z tym będę robił? Kiedyś mnie matka do tego doprowadziła w naszym domu, bo to była mentalność biedy taka, że się w pale nie mieści. Czego tam była, bo to przeważnie było takie jajecznica, jakaś sałatka z pomidorów, taka wiecie, pomidory z cebulą, tak. No i jest ten, no nie? I teraz uważaj. Zostało tej jajecznicy trochę, to się jajecznicę brało na mały spodeczek, się wstawiało do lodówki. Zostały 2 pomidory. Jajecznicę, dobra. Ja jestem człowiekiem o szerokich horyzontach. Ja nawet mogę tą zimną jajecznicę zjeść. No nawet tam jutro nawet. Chociaż ja nie robię tego, bo mi się w ogóle, to się nie mieści w mojej koncepcji życiowej. Ale pomidor leżący jedną dobę skrojony z kawałkiem pieprzonej cebuli w lodówce, czymkolwiek przykryty, nie nadaje się później do jedzenia. To puszcza wodę, to się miesza. Rozumiesz, o co chodzi? Ale w moim domu się to robiło. Zostało trochę, przerzucało się to w mały jakiś przedmiot, jakieś naczynko
żeby to, i to potem było, to było i było i było i było i na tym pleś czasami obsiada, bo to ani tym się nie najesz, ani tym nic nie zrobisz, no nie? Mój ojciec, jak nie pił, a był w domu, to była taka osobni, który pochłaniał to wszystko, ponieważ on w nocy palił bardzo dużo papierosów i jadł dżem do tych papierosów, także on zżerał też wszystko obojętnie, co było, czyli tam zostało trochę kapusty, zostało trochę tych jajek, on to wszystko żar, a potem puszczał takie bąki, że tynk ze ścian odpadał. Ale błogosławieństwo. Dom patoli. Wychowałem się w patologicznej rodzinie. Wychowałem się w patologicznej rodzinie, która, kurczę, zostawiała resztki jedzenia i wkładała do lodówki. Mówiąc, nie możemy tego wyrzucić, bo jedzenia się nie wyrzuca. Trzeba zeżreć. Nieważne, czy tam jest grzyb na tym, czy co, trzeba jeść. Ja zawsze mówię, ja uwielbiałem świeże pieczywo. Jeszcze przez lata więzienia, gdzie w tym więzieniu zawsze było stare, ale ja miałem stare pieczywo. Dobrze, w więzieniu, dobra, to jest więzienie. Ale ja miałem w domu stare pieczywo. U mnie się nie jadło świeżego pieczywa, póki się nie zjadło starego. Człowieku, wstajesz rano, zjadłbyś świeżą bułkę. Koledzy w szkole mieli świeże bułki. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi. Normalna bułka, taka na pół przecięta, GS-owska, kurczę, fajna bułka. I on to bułkę miał. Człowieku, ja zazdrościłem takich rzeczy. Wiesz, co ja miałem? Ja miałem wczorajszy chleb. Ja do dziś pamiętam, ja traumę jakąś, kurczę, z tego wywiódł. Ja w ogóle wygryzałem z tego chlebu, takie statki robiłem. W ogóle się nie bawiłem, że statek robię, a ja zżerałem tą kanapkę, rozumiesz, że te skórki wyrzucałem, w ogóle, wiesz, bo to było stare wszystko, ja to zżerałem, bo musiałem to zeżreć, bo byłem głodny po prostu. Pamiętam, z religii wracaliśmy, kurczę, jak dzieciaki, zawsze taka piekarenka była, to tam w ogóle miałem kieszonkę. Wiecie, ludzie sobie kupywali coś tam, ja sobie kupowałem chleb. Bo ja chciałem zjeść świeżego chleba, bo ja zeszedłem i te połówki chleba tam dłubałem, zjadałem, taki chrupiący, bo u mnie w domu był stary chleb. Bóg jest dobry. Tylko zjedz ten chleb do końca. Sąsiedzi karmią kaczki, naprzeciwko co mieszkają, mają działkę i karmią tam kaczki. Ja w ogóle nie jem starego chleba, żeby jego bochenek został. Zwijam go i oddaję go dla kaczek. Niech im Bóg błogosławi. Tym kaczkom. Rozumiesz? Niech one se tam latają, fruwają. Rozumiesz, o co chodzi? Sąsiad jest szczęśliwy, bo on ma gołębie, on lubi gołębie, lubi te kaczki, oni tam se karmi to wszystko. To ja mu tego chleba kładę, bo nie jem starego chleba. Rozumiesz? Są ludzie, co lubią. Ja nie, ja mówię o sobie. O sobie. Babcia robiła pączki. W ogóle babci pączki, babcia robiła wszystko silne. Robiła silne pączki. Nie w oleju, tylko w smalcu. Był garnek smalcu, były pączki, nic w środku nie miały. U nas się nie kładło nic w pączki. W ogóle twarde jedzenie było w ogóle. Dostałeś pączek, dokładnie. W ogóle jest pączek, ten pączek był okrągły, nigdy nie był spłaszczony. To w ogóle dla mnie, wiesz, ja to pamiętam. Ja się musiałem z tego leczyć później. Miałem ten pączek, proszę ciebie, był... No i jemy te pączki. Jemy pączki, potem dziwne, że tkanka tłuszczowa była na tobie, kurczę, taka. Rozumiesz? No dobra, jemy te pączki, jemy. No dobrze, zjadłeś tego pączka jednego, drugiego, po dwóch pączkach już jest finito. Bo to są pączki na smalcu, pamiętaj. Zjadło się te pączki, no ale jest micha pączków. Na co zostają? Na jutro. I są ludzie, co lubią. Ja to szanuję. Ja szanuję. Są ludzie, co lubią takie rzeczy. Nieważne. Ważne dla mnie, co to dla mnie było. No nie? Mamo, chce mi się jeść. I dostaje co? Wczorajszego pączka, który jest twardy, jak sukinsyn. Rozumiesz, o co chodzi? I do tego mleka masz jedz. Rozumiecie? To jest naprawdę traumatyczne przeżycie. Nienawidzę tych rzeczy, ale dlaczego te rzeczy były w moim domu? Bo taka była mentalność mojej rodziny. I takie coś zakodowali mi w głowę, taki program mi wgrali. Ja dostałem taki program, ja z takim programem w życie poszedłem. Ja zostałem złodziejem nie dlatego, że ja bym sobie nie dał rady inaczej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jestem mega inteligentnym człowiekiem, ja sobie, kurczę, radzę, ja umiem. Ale ja zostałem złodziejem w wieku nastu lat. Rozumiecie, bo ja kradłem od 15 roku życia, bo ja uważałem,
że jak ja, kurczę, nie będę miał wokół siebie więcej niż mi potrzeba, bo to bieda, to nędza, świadomość, kurczę, ubóstwa. Rozumiesz? To ja nie mogę żyć. Rozumiesz? Taki dostałem, kurczę, materiał, taki program miałem wgrany. Ja akurat, bo moja osobowość taka, nie inna, dobra, zostałem złodziejem. Ktoś inny nie został tym złodziejem, więc tak rzeczywiście, idąc taką samą myślą, w której ja byłem, to kurczę biedował. Ja nie biedowałem, bo ja w ogóle, ja się bałem biedować. Rozumiesz? Ja w ogóle złodziejem to ze strachu zostałem. To normalne było lękowe. To nie było, że ja jakiś kozak jestem. Nie. Żadne to kozackie było. Normalne lękowe. Zostałem złodziejem ze strachu. Bo mniejszy strach był dla mnie, że mnie zamkną do puchy, niż to, że nie będę miał. I to jest chore. Rozumiesz? I teraz, no, ja mam opowiadał jakieś historie, ale teraz zobaczcie, w kościele te rzeczy po prostu są inaczej ubierane. Inaczej ubierane są. A nie mogą być inaczej ubierane. Bo zawarł z nami przymierze. Z dowodami łaski. Powiedział: dzieciaki, oto materiał dowodowy, na podstawie którego musicie przyjąć aktem wiary, że jestem dobry. Ja jestem dobry. Ja jestem zawsze dla was dobry. Ja jestem dobry w każdej sytuacji. Ja jestem dobrym Bogiem, który podpieczętował to swoją krwią. Dobrym Bogiem. Rozumiecie? I to by się wydawało oczywiste. Nie, to nie jest oczywiste. Zachowania masy ludzi, a to, co mówiłem, jest ważne. Po owocu drzewo poznajemy. Zachowania masy ludzi przeczą faktowi, że wierzą w to, że Bóg jest dobry. Zachowania wielu chrześcijan, one przeczą temu. Owoc, który oni wydają, on przeczy temu. Rozumiesz? Że oni wierzą, że on jest dobry. Jak wiemy, dobroć ona w postępowaniu swoim jest życzliwością i chęcią niesienia pomocy. Wiecie, co to jest dobroć? To jest okazywana życzliwość i chęć niesienia pomocy. Jeśli mówisz, że wierzę w to, że Bóg jest dobry, to mówisz jednocześnie, wierzę, że Bóg jest życzliwy dla mnie. Życzliwy. Życzliwy, to znaczy, że w ogóle on nawet nie pyta, dlaczego ty coś masz spieprzone dzisiaj. On jest życzliwy dla ciebie. Tak jak ty jesteś życzliwy dla kogoś, kogo spotykasz na ulicy i widzisz, że on, kurczę, rozumiesz, no nie wiem, no nie ma nóg. I dajesz mu kasę. I ty nie pytasz, jak ty straciłeś nogi? Czy straciłeś je jako bohater? Czy po prostu nachlałeś się denaturatu, kurczę, i ci się spaliły? Jesteś życzliwy dla niego. Dajesz mu kasę, bo on tam siedzi i nie ma nóg. Dla ciebie jest ważne, wiesz co, że on nie ma nóg. On nie ma nóg. Nóg nie ma. I dajesz mu kasę. I nie pytasz go, dlaczego on nie ma tych nóg. Rozumiesz? Nie pytasz. Ja sobie na przykład zdaję sprawę, że przyjeżdżają tutaj, już dzisiaj tego mniej jest, ale rzeczywiście jak przyjeżdżali tutaj jakby i rumuńscy, i bułgarscy, cyganie, takie z tego najniższego sortu, to wysyłali te kobiety swoje dzieci, żeby one tam żebrały. Też dzisiaj to już nie w takiej skali, jak było wcześniej. Ja w ogóle zawsze wiedziałem, że te dzieci żebrają, dlatego że w domu siedzi jakiś, kurczę, rozumiesz, kacyk i on te dzieciaki wysyła. I te kobiety też. Kobieta w ciąży, lepsza kasa, bo w ciąży, wiesz, to oni tak żyją. Pchają te dzieci, pchają te kobiety, a oni siedzą, bo im nikt nic nie da. Rozumiesz? Ja po nawróceniu pamiętam, taki dzieciak tam gdzieś wszedł i sprzedawał róże. Rozumiesz? Ja wiem, jak on to robił. Ja wiem, jak oni go do tego, jak to działało u niego, no nie? I on za tą różę chciał w ogóle 6 razy tyle. Rozumiesz? Ja wziąłem od niego te róże. Daj, mówię. Wiedząc, że to i tak pójdzie i zaniesie te pieniądze temu kacykowi, kurczę. Ojcu. Ale wiesz, co to znaczy, dlaczego ja to robiłem? Bo jestem życzliwy. Bóg jest życzliwy. I chętny do niesienia pomocy. To znaczy dobry. Życzliwy i chętny do niesienia pomocy. To jest definicja dobroci w ogóle, wiecie? Dobry ktoś to ktoś życzliwy i chętny do niesienia pomocy. Taki jest Bóg.
Ewangelia Łukasza 11, 11. Gdzież jest taki ojciec, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. W ogóle Jezus pyta, gdzie jest taki ojciec? Czy istnieje taki ojciec, jakiś patol? A nie normalny ojciec. Po prostu nie istnieje taka opcja, aby dobry Bóg postąpił z jego człowiekiem źle. Nie ma takiej opcji. Bóg nie po to stworzył człowieka i całe środowisko do życia człowieka, żeby robić sobie z nim jakieś gierki. Jak to często uczą różne religijne ruchy, on teraz nas uczy przez cierpienie, on nas uczy przez to czy przez tamto. Co to w ogóle jest? Co to jest? San Quentin? W ogóle? Sorry. Czym my tutaj uczymy? Czego my tutaj uczymy? W ogóle? Wow. Ludziom się pomylił Bóg, rozumiecie, z jakimś faszystą. Rozumiesz? Nie zbawił cię faszysta. Zbawił cię Żyd. Żyd cię zbawił. Postać z najbardziej prześladowanego narodu na ziemi cię zbawiła. Żyd cię zbawił. Rozumiesz? Człowiek z Syjonu. Nie faszysta. Jednak ludzie podejrzewają Boga o to, że nie jest on taki dobry, jak mówi. Jest podejrzany cały czas. Podejrzewamy cię. Rozumiesz? Bo jednak no tu, nie, mi się tutaj nie klei. Jednak mnie tu okradli, jednak ja tu popadłem w tarapaty, jednak ja takie... Nie. Nie jesteś taki dobry. Nie aż taki. Wiesz, o co chodzi? Nie mówię, że wcale. Ale nie aż tak. Jednak ja się muszę nacharować. Jednak ja muszę się nacharować. Ludzie się tak mówią, tak twierdzą, bo oni się opierają na doświadczeniach, które mają. Ludzie, posłuchajcie, opieranie się na doświadczeniu swoim jest błędem. Błędem. Kiedyś taki człowiek opowiadał mi historię, taki starszy, no wierzący taki, długo wierzący, dużo dłużej niż ja wierzący. I opowiadał mi historię, że kiedyś z nim rozmawiał taki młody w wierze człowiek i opowiadał, jak go na pasach samochód trąbnął. I on mówi, kurczę, mówi, przecież chodziłem przez pasy, przecież ja się modlę, przecież ja, uderzył mnie na pasach samochód. I wiecie, co to było? To było pytanie, co jest z tym Bogiem? Bo to trzeba umieć czytać między wierszami. Co z tym Bogiem jest? Szedłem przecież po pasach. I przecież się modliłem w innych językach. I tu mnie coś rąbnęło na tych pasach. Co to się wydarzyło? I to sformułowanie, co to się wydarzyło, to nie jest sformułowanie pod tytułem, że w jaki sposób powinienem zafunkcjonować, tylko Bóg nie jest dobry. Rozumiesz? A jest inaczej, gdy się wierzy. To się wtedy nie przechodzi po pasach. I cię nie uderzy samochód. Ktoś powie, co to w ogóle są za historie? Ano takie. Historie. Bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie z kodeksu drogowego. Słyszeliście o tym? Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, a nie z praw obowiązujących tutaj na ziemi. A to jest trudne do wzięcia pod uwagę. Bo od razu jesteśmy przekierowywani przez ciebie do systemu prawnego, który w ogóle jest. Jeszcze ciekawe, tutaj się Boga też podpina później pod to, no tak, nie, no nie szanowałem prawa, to mi się to stało. Proszę cię. Na pewno dlatego. Pomyliłeś systemy przymierza cię pomyliły. Rozumiesz? Pomyliło ci się. Podniosłeś poprzeczkę Bogu. Strasznie mu podniosłeś poprzeczkę. Przestałeś być dla mnie dobry, bo nie postępowałem zgodnie z prawem drogowym. Trzeba, kurczę,
zacząć czytać ze zrozumieniem swoje własne myśli i wypowiedzi ludzie. Ze zrozumieniem. Pamiętam, tego uczą w trzeciej klasie podstawówki. Akurat podstawówkę mam skończoną, to mogę pokozaczyć. Generalnie tego uczą w trzeciej klasie. Czytaj ze zrozumieniem. Ala ma kota. Czyli co? Nie psa. Brawo. Rozumiesz, o co chodzi. Mamo, mamo, dostałem piątkę. Super. Czytasz ze zrozumieniem. Trzeba siebie czytać ze zrozumieniem. Wszystko trzeba czytać ze zrozumieniem. Rzeczywistość trzeba czytać ze zrozumieniem. Pismo Święte ze zrozumieniem warto poczytać. Jeremiasz 29, 12. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Kropka tam jest. Nie może wysłucham, jak mam dobry dzień, jak mnie jakiś anioł nie wpienił. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, jak sobie nie pomyślę, co nawywijał Lucyfer, rozumiesz, to wtedy was wysłucham. Ale jak sobie pomyślę, co on zrobił, to nie odzywajcie się do mnie. Że mam nie zrobił, to co jem. Nie ma takich zapisów. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, kropka. To jest obietnica. Ja mam w Biblii takie o, jak obietnica. Tak mam na to sposób. Jest gdzieś obietnica, to sobie zaznaczam o. I wtedy jak sobie potem czytam Biblię i na przykład chcę dojść do obietnic Bożych, to mam wszędzie o i nie mam problemu ze znajdowaniem obietnic. A zatem jeżeli ktoś ma doświadczenie inne niż manifest Bożej dobroci w jego życiu, oznacza to, że wina nie leży po stronie Boga. Bo On jest dobry zawsze. Bóg jest dobry. Zawsze. Rozumiecie? Bóg jest niezmienny w swoim słowie. To są dowody. Bo to nie są takie... Wiecie, to są... W tych psalmach, to ja wam czytałem takie informacje ludzi sprzed tysięcy lat. W ogóle on trybił to. Oni trybili to. Wow, są zwierzęta. Wow, one nam służą. Wow, są rośliny. Wow, można to wszystko zjeść. Wow, jesteśmy silni. Wow, możemy się połączyć w grupę i przeciwstawić się wrogowi. Oni byli narodem... Wiecie, co to znaczy w ogóle sformułowanie Żyd? Jak brzmi Żyd po hebrajsku? Czy ktoś powie, czy ktoś wie, czy ktoś to zgłębił? Brawo. Co oznacza słowo hebrajskie Jehudi? Chwalca Pana. Dokładnie. Ten naród się tak nazywa. Jehudi. On ich tak nazwał. Żydzi to my tak mówimy. Oni się nazywali Jehudi. 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 To był chwalca Pana. Tak naród sobie nazwał. Ty. To nie był jakiś, kurczę, jakaś nazwa, jakaś taka inna. To było ci, którzy mnie chwalą. Żydzi to ci, którzy mnie chwalą. Oto jest naród, który mnie chwali. Tam inni sobie innych chwalą, a ci chwalą mnie. To będzie mój naród, Jehudi, moi chwalcy. Rozumiesz, o co chodzi? Jak pomyślisz następnym razem, tak? Czyli to jest symbol, tak? To pomyśl, to jest symbol Jehudi, chwalców. Oni chwalili za co? Za wszystko. On im pogadał za wszystko. Co to znaczyło, że naród tworzę pod tytułem Jehudi? Znaczy, że ja jestem postacią, która jest tak dobra, że za wszystko mi się dziękuję. Za wszystko mi się dziękuję. Jak ktoś tego nie trybi, znaczy, że nie trybi, że ja jestem dobry. Nie, bo mu coś trzasło w życiu. Rozumiesz? To teraz pomyślę, tu mi trzasło. Ojejku, jejku, jejku. Nie, chwal Pana. Za co mam chwalić Pana? Za drzewo. To ja mam chwalić Boga, że ja mam nieszczęście w życiu? Kto ci każe chwalić Boga za nieszczęście? Chwal Boga za drzewo, za rzutkiewki. Nie wiem, za co chwal Pana. Chwal Go za Jego dobro. On nie jest autorem twojego, kurcze, potknięcia. On nie jest autorem tego, że ktoś cię napadł. To nie jest autor tego. To nie, on nie ma nic wspólnego z takimi rzeczami. On nie ma nic wspólnego, że cię nie powiodło, że coś się stało. On nie ma z tym nic wspólnego. Od skaleczenia się nożem w rękę do gwałtu, kurczę, noworodka. On nie ma nic z tym wspólnego. Nic. Nic z tym wspólnego nie ma. On jest dobry. Ziemia jest patologiczna. Rzeczy, które dzieją się na ziemi, są patologiczne.
A ponieważ niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim, tak? To ludzie tak sobie zarządzają tą ziemią, że tylko pogłębiają patologię od tych tysięcy lat. Jest patologia na patologii. Rozumiesz, o co chodzi? Rodzą się patole następni z patoli. Rodzą się, rodzą do momentu, aż wszystko w ogóle zostanie spalone przez ogień. Rozumiesz? Proces nie do zatrzymania. Ale w tym wszystkim Bóg jest dobry. I teraz ukierunkowanie na dobrego Boga ludzie, wiecie co się dzieje? Wyrywa nas z tego marazmu, wyrywa nas z tego, tej patologii, wyrywa nas z tego. Ludzie mówią, w ogóle, pamiętam, ja głosiłem Ewangelię w więzieniu takiemu człowiekowi, on mówi, to taki dosyć poważny człowiek, przynajmniej tak mi się wydawało. Ja z nim poważnie rozmawiam, a on mówi, no ja uważam, że my pochodzimy jednak od małpy. Przed niego mówię, słuchaj, jesteś inteligentnym człowiekiem. Siedzisz za kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. No trzeba mieć trochę w głowinie, żeby, kurczę, kierować grupą przestępczą. No nie mogę powiedzieć, no. I ty w ogóle jesteś w stanie stwierdzić na podstawie swojej wyobraźni, leć sobie do tyłu, że któryś z twoich prapraprapradziadków był szympansem? I on tak usiadł, ja mówię, po prostu pomyśl o tym, na spacerze gadaliśmy, wiesz. Mówię tak, w ogóle, jak inteligentni ludzie, nie? Po prostu rzuć tam przeszłość, tą kurczę nić swojej wyobraźni. Dobrze, rozumiesz, tam się jakoś tam nazywa, nie wiem, Jan Kowalski. I mówię, wiesz, kuzyn jego człowieku, tam kuzyn siedzi na drzewie, kurczę, i liże se dupę. Czyli wiem, że to taka żenada w ogóle, naprawdę, no naprawdę? Ja bym się zastanowił nad tym. Ja mówię, to ja pomyślę. Ja mówię, pomyśl. No. Bo to już było bardzo osobiste. To zaczyna dotykać twojej rodziny. Rozumiesz, o co chodzi? To chodzi o twoich bliskich i bliskich krewnych. Rozumiesz, królika. No to rozumiesz, to nie jest już takie hop-siup tam, że Darwin, że Srarwin. Wiesz, o co chodzi? To chodzi o twoją, o twoje nazwisko. Tak? Czy to się co? Całej dżungli znane. Szympans Kowalski. No bo nad tym się trzeba zastanowić chwilę, po prostu wiesz, o co chodzi. Wystarczy się zastanowić, czy Bóg jest dobry? Dobry. Bóg jest dobry. Nie zrobił z szympansa człowieka, chociaż ja obserwując osobiście środowisko ludzkie, no gdybym nie znał Pana, to ja bym jednak tę teorię Darwina w ogóle potwierdzał. W ogóle ten system myślenia, no to ludzie mają, jaki mają. No ale to rozumiesz, też musiałem zwalczyć to, że Bóg jest dobry, powiedziałem, nie Panie. Jednak się Darwin mylił, mówię. Musiałem to przyznać. To jest obietnica. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Jestem dobrym Bogiem. Nie możesz opierać się na swoich doświadczeniach. Że miałeś takie doświadczenia, nawet wczoraj. Twoje doświadczenia to nie jest dowód w sprawie. To nie są dowody w sprawie, bo ja mam takie doświadczenia. To nie są dowody w sprawie. Nie są dowody. Nie prowadź procesów poszlakowych w swoim życiu. Na podstawie poszlak nie można skazywać człowieka. Ludzie, którzy to robią, to czynią bezprawie. Występują przeciwko konstytucji. Rozumiesz? Nie na podstawie poszlak. To, co ci się przydarzyło w życiu, to są poszlaki. Rozumiesz? Nic poza tym. Bóg jest wierny w swoim słowie. To słowo Boga jest prawdą, a nie twoje doświadczenie. A więc gdzie leży problem? Zobacz, gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, mówi Jeremiasz 29:13. Gdy mnie będziecie szukać, to znajdziecie mnie. Często ludzie cytują tekst, kto szuka, ten znajdzie. Ale to trzeba wiedzieć, skąd ten tekst się wziął. Ten tekst on jest skompensowany, rozumiecie, o co chodzi? A on jest z proroctwa Jeremiasza 29:13. Jeśli będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Nie szukać mnie, bo szukanie to jest jak z tym człowiekiem, który buduje ten dom bez tego fundamentu. On szuka sobie. Rozumiesz, o co chodzi? On szuka. Ale jak on szuka? Nie całym sercem, nie całym zaangażowaniem. Bo człowiek sam siebie blokuje na odbiór Bożej dobroci przez to, że szuka Boga nie całym sercem. Że robi to połowicznie, że robi to, kurczę, na pół gwizdka, że mówi, jest, to jest lajcik, to jest lajcik.
Tu chodzi o centralną postać wszechświata. Postać więcej, centralną, źle powiedziane. Postać, która zawiera w sobie wszystko, to jeszcze więcej. Człowiek blokuje swoją wiarę przez bycie w pewnym sensie aroganckim. Rozumiesz? On się boi, że nastąpi to, co było wcześniej w jego życiu. On się boi. Zobacz, to jest człowiek powodowany lękiem. Boję się, że znowu popełnię błąd. Boję się. Załóż firmę. A ja już zakładałem firmę i mi się rozwaliło wszystko. No ale czego dowodem jest to, że ci się rozwaliło? To, że założyłeś firmę i ci się rozwaliło, to znaczy, że popełniłeś różnego rodzaju błędy. A co to ma się do tego firma, co się ma zarabianie pieniędzy? Nie wiem, o co ci chodzi. Ja nie założę teraz firmy. Nie no, załóż. Ja mam takie doświadczenia, to nieważne. Bóg dał ci siłę do zdobywania bogactw. Jak chcesz zdobywać te bogactwa? Zrób krok dalej, zrób coś, cokolwiek zrób, ale zrób coś. Mówiąc firma, ja używam tego sformułowania, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, to chodzi o to, żeby wykazać inicjatywę. Inicjatywę. To jest inicjatywa jakaś. Inicjatywa. Zrobię ruch. Zrobię ruch, poszerzę się. Człowiek zostawia sobie pomosty łączące go z minimalnością tego świata. Rozumiesz? On sobie zostawia pomosty. On mówi, bo mi się to przydarzyło, bo taka była koniunkcja, bo takie były sytuacje. On się opiera na naturalnych instynktach. Taki człowiek. Bóg i Jego Słowo to jedno. Szukając Boga, szukamy Jego Słowa. Szukamy Jego Słowa. Co my robimy? Szukamy Słowa. My jak zaczynaliśmy pierwszy Kościół, pamiętam, jak my uczyliśmy ludzi, Norbert jest na to świadkiem, w ogóle, że ktoś przychodził i mówił coś, a ja go pytam, jakie masz na to Słowo? Bo ktoś coś mówił, nie wiem, coś mówił o jego życiu. Przed ktoś do mnie coś mówił o jego życiu, bo w moim życiu dzieje się tak i tak. Ja mówię, jakie masz na to Słowo? Jak to, jakie Słowo? Ja mówię, czy to, co się jest w twoim życiu, to ty masz na to jakieś Słowo od Boga? No nie mam. Ja mówię, no więc musimy to podważyć. To było bardzo proste. My tak prowadziliśmy ludzi pierwszych. W ogóle to musimy to podważyć, bo nie masz Słowa. Już nie mówiąc o objawieniach i innych rzeczach. Ja mówię, masz Słowo? Mam objawienie takie, ale na czym stoisz, mówię. Kiedy Bóg to powiedział? Bo musiał kiedyś powiedzieć. O, dziś do mnie powiedział, dobrze, ale nie ma niczego, czego już nie było. Kiedy wcześniej to powiedział? W jaki sposób to wcześniej zakomunikował? Nie uczynię nic, jeśli nie objawię tego wcześniej. Wcześniej, wcześniej moim sługom, prorokom. Gdzieś, kiedyś padła informacja o prawdzie, na której się możesz dzisiaj oprzeć. Rozumiesz? Żeby powstał pierwszy świadek. Dlatego napisane o Chrystusie jest, że był pierwociną. Tym, który wstał z martwych. Dlaczego wiemy, że wstaniemy z martwych? Bo już ktoś wstał. Jest argument. To dlaczego ty wierzysz, że ty wstaniesz z martwych? Bo Chrystus wstał z martwych. Czy to jest możliwe, że wstać z martwych? Mówię. Nie. Ja mówię, no jest możliwe. Mamy tutaj taki dowód, że wstał z martwych. Nie. Wstał z martwych. Człowiek, który wierzy w ten sposób, nie zadaje zbędnych pytań ani sobie, ani komuś i nigdy się nie wycofuje. Bo z wiary się nie wycofujemy. Nie wycofujemy się z wiary w dobroć Boga. Całe serce, to całe serce. Jestem w to kompletnie zaangażowany. Szukam Boga całym sercem, szukam Jego Słowa całym sercem. Nie wycofuję się z tego. Serce to najgłębsza część ludzkiej duszy. Najgłębszy element. To tam powstają najważniejsze decyzje i formują się najważniejsze toki myślowe. Tam właśnie w sercu. Odbiór dobroci Boga zależny jest proporcjonalnie od zaangażowania serca człowieka. Krótko powiedziawszy, żeby odbierać maksymalnie dobroć Boga, trzeba być maksymalnie zaangażowanym w szukanie Jego swoim sercem. W szukanie czego? Szukanie Jego Słowa. Stąd na przykład powiedziałem wam o obietnicach. Ja biorę obietnicę, ja mówię, ale to tak jest. Co się tam dzieje w moim życiu? Ja mówię, aha, to co się dzieje w moim życiu, to jest kłamstwo. A to się dzieje w moim życiu. Na przykład chorujesz. Jest choroba, normalna choroba w ciele.
Choroba w ciele, manifestująca się fizycznie choroba w ciele. A ja sobie biorę obietnicę i czytam tą obietnicę. I ta obietnica mówi w ogóle, że ja jestem uzdrowiony jego ranami i sińcami. Ja mówię, aha, okej. Okay. Brakuje pieniędzy komuś, tak? A ja biorę obietnicę i patrzę na tą obietnicę. To nie będziecie mieć braku. Halleluja. W ogóle nie będziecie musieli od nikogo pożyczać, bo oczywiście nie będziecie mieli braku. Oczywiście tam wstawili. Oczywiście jeszcze tam wstawili. Aha, to mam obietnicę. Oczywiście nie będę miał braku. Oczywiście. Ty rozumiesz? W kieszeni jest motyl, wiesz? A ty mówisz, oczywiście nie mam braku. Na czym ja opieram w ogóle swoje oczywiście? Na obietnicy pańskiej. A obietnica pańska nie zawodzi, bo Bóg jest dobry. On powiedział swoje słowo i to słowo będzie zrealizowane. A więc, jeżeli ja będę co dzień rano wstawał z myślą, że oczywiście nie mam braku, zgadnij, co nie będziesz miał w życiu. Braku. Braku nie będziesz miał. Wyjdziesz sobie z miejsca doświadczenia jakiegokolwiek braku. Nareszcie twoje doświadczenie będzie zgodne ze słowem pańskim. Nareszcie spójnie będziesz miał. Nie dorabiaj do tego nic. Niezgodne, nieprawdziwy. Rozumiesz? Bóg kocha wszystkich i chce dobrze czynić wszystkim. Mateusz 5,45. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jednak aby pojąć, że Bóg jest realnie dobry, to trzeba mieć na to otwarte serce. Ja mam totalnie otwarte serce na dobroć Boga. Trzeba tego pragnąć. Trzeba w to wierzyć i trzeba o tym pamiętać. Rozumiecie? W żadnej sytuacji swojego życia nie można tego zastąpić jakimkolwiek wytłumaczeniem. Nie wolno tłumaczyć tego. Nie wolno sobie tego tłumaczyć, a nie daj Boże innym ludziom tego tłumaczyć. Rozumiesz? Wytłumaczyć, dlaczego ja mam, dlaczego ja, mi nie idzie w życiu. Ja wytłumaczę teraz to komuś. Sobie to wytłumaczę, innym to wytłumaczę. Nie. Bóg jest dobry. Nie tłumacz ludziom, że... Ja nie tłumaczę, że Bóg jest zły. Ja mówię, tłumaczysz innymi słowami. Kurczę, po chorwacku, ale tłumaczysz. Rozumiesz? Jakimś tam, kurczę, języku tłumaczysz sobie i innym, że ten Bóg nie jest dobry. Używasz innych zwrotów, zakłamujesz sytuację. Rozumiesz, o co chodzi? Bierzesz na pierwszy rzut informację o tym, rozumiesz, co się dzieje w twoim życiu albo żyjesz doświadczeniem i lękowo nie wchodzisz w coś. To jest informacja, że masz doświadczenie złego Boga. Powiedz to nareszcie sobie. Jak my prowadzimy terapię, tam jest taka bardzo ważna rzecz, żeby człowiek, bo są ludzie terapeutyczni, nieterapeutyczni. Ja mówię o takich ludziach, co winni, co mają problemy. I teraz ludzie nieterapeutyczni to są tacy, którzy oni nigdy nie skorzystają z terapii. On tam przyjdzie na tą terapię i on tam będzie kombinował jak koń pod górę. Rozumiesz? A ten człowiek terapeutyczny to przyjdzie i on otworzy się na powiedzenie o sobie prawdy. Tu mówimy o swoim stanie. On to w ogóle wyjaśni. On to wyjaśni, ten stan. Rozumiesz? Samemu sobie, tak? Potem weźmie antidotum, tak? I się w ogóle z tego wyleczy i koniec, kropka, nie? Ale nie będzie zakłamywał sam siebie. Nie będzie, kurczę, rozumiesz, mówił, że gówno to masło, bo to jest schizofrenia duchowa. W żadnej sytuacji swojego życia nie można tego zastąpić jakimkolwiek wytłumaczeniem. Pamiętaj, Bóg jest dobry i koniec. To wyjaśnia ostatecznie wszystkie, jakby całokształt Bożej dobroci. Prowadzi człowieka do wyjścia z każdego błędu. List do Rzymian 2,4. Dobroć Boża do opamiętania nas prowadzi. Dobroć Boża prowadzi nas do wyjścia z błędu, rozumiecie? To dobroć Boża prowadzi nas do wyjścia z błędu. Mamy jakiś błąd? Ja nie twierdzę, że nie ma tego błędu. Ja twierdzę, że Bóg jest dobry. I teraz ja będę żył mentalnością, że Bóg jest dobry. I ja będę o tym myślał i ja będę to powtarzał, ja będę w to wierzył. I teraz co się stanie? Dobroć Boga doprowadzi mnie do opamiętania. Co to znaczy, że do opamiętania mnie doprowadzi? Ludzie nie do końca rozumieją to sformułowanie. Bo widzisz, jeśli ja choruję, to znaczy, że jestem w błędzie jakimś. Ja trafiłem do szpitala przez moje błędy, czyli przez co? Przez grzech. Przez grzech. Ja znalazłem się w szpitalu przez grzech.
I jeszcze raz mówię, moja intencja jest czysta jak łzy Archanioła Gabriela. To nie o to chodzi. Trafiłem tam przez grzech. Więc co? Potrzebowałem opamiętania. Masz problemy jakiekolwiek, potrzebujesz opamiętania, potrzebujesz wyjścia z tych problemów. Opamiętanie to nie jest tylko to, że ty musisz pokutować z jakiegoś grzechu, takiego personalnego. Tu chodzi o to, że stan, w którym się znajdujesz, musisz zobaczyć, czy jest grzechem, czy nie jest grzechem. Na przykład ludzie mają małżeństwo, w którym się, kurczę, człowieku 15 lat kłócą, albo a drugie 10 się do siebie nie odzywają i oni w ogóle mówią, Pan jest z nami. Jaki z wami Pan? Nie ma tam żadnego Pana. Pana nie ma w kłóceniu się, Pana nie ma w godzeniu się potem przez seks na 3 dni i z powrotem do wracania do kłótni. Nie ma takiego Pana. Kurczę, to jakiś kołchos emocjonalny. Albo nieodzywanie się do siebie i życie ze sobą jak kolega z koleżanką, kurczę, rozumiesz, bo już tam. Jak bo już tam, co to jest? To samo, mogę żyć, kurczę, rozumiesz, z sąsiadem sprzeciwka, No tak, jak po bandzie, to po bandzie. Rozumiesz, o co chodzi, człowieku? Wąsaty kolejarz. Też można żyć. Jeszcze raz łaski, amen. Chodzi o to, że trzeba pokutować, jak się widzi stan swój. Bo ten stan określa to, czy my wierzymy w to, czy Bóg jest dobry, czy Bóg jest niedobry. Bo jak my trwamy przez długi okres czasu w jakimś złym stanie, to my całym sobą krzyczymy, że Bóg jest niedobry. Rozumiecie? Zależy mi, żebyście to zrozumieli. To w ogóle nie o to chodzi w chrześcijaństwie, żebyśmy w ten sposób funkcjonowali. My naprawdę żyjemy w miejscu, gdzie nie ma żadnych prześladowań. My nie żyjemy w ogóle, wiecie, wiadomo, no fajnie, no, łatwiej jest, w Ameryce jest łatwiej, gdzieś tam w takich krajach, no łatwiej, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że my nie żyjemy w kraju, gdzie nie można normalnie, szczęśliwie żyć. Rozumiesz? Mamy te, kurcze, różne religijne tam bzdury, tak? Mamy jakąś tam moralność zasmarkaną, ale to wszystko są, kurcze, lajtowe sprawy. To się, kurcze, rozumiesz, obchodzi, rozumiesz, wiesz, trzeba być przebiegłym jak wąż, to oblecisz, to moment. To nie jest takie tu ważne. Ważne jest, że tu nie ma prześladowań żadnych. Nie można powiedzieć, jest mi ciężko. Nie możesz tak powiedzieć. Musisz powiedzieć, jestem w grzechu. Potrzebuję opamiętania. I dobroć Boża do opamiętania mnie prowadzi. To znaczy, ja będę myślał o dobroci Bożej, ja będę wierzył w Bożą dobroć, ja będę wypowiadał Bożą dobroć. Halleluja. Ja nie będę człowiekiem, który w ogóle się siedzi w tej sytuacji, tą sytuację rozkminia. Co ty jesteś, kurczę? Detektyw Poirot? Rozumiesz? Nie jesteś. Ty nie musisz tego rozkminiać. Ty musisz zrozumieć, że to jest grzech najpierw. Jestem w grzechu. Jestem w grzechu. Boże, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. To prosta Ewangelia. W ogóle w grzechu jestem. No jestem w grzechu, jestem bezradny, mam 2 lewe ręce do tego tematu. No bo w ogóle dziękuję Ci za Twoją niezasłużoną przychylność. No Boże, proszę Cię, spraw, żeby mi wyrosły duchowe kciuki, żebym to w ogóle chwycił. No. Rozumiesz? Bo się, kurczę, wiesz, o co chodzi. Potrzebuję chwytnych rąk. Rozumiesz? A ponieważ żyjemy w epoce cudów, to też chcę mieć chwytne stopy. Rozumiesz? I tak będę dalej wierzył, że jestem od Adama, a nie od szympansa. Dobroć Boża do upamiętania Ciebie. Dobroć Boża. Gdy świadomość kompletnej, ustawicznej dobroci Bożej wobec nas dotyka głębi naszej istoty, wtedy zaczynają dziać się cuda. Problemy przestają mieć swoją wagę. Rozbrajamy je. Śmierć przestaje wyglądać tak groźnie. Rozumiecie? Przestajemy widzieć szeregi problemów, które są dookoła. Nie mówimy, że ich nie ma. Mówimy, że są małe. Takie, że ich nie widać. Mówimy, Boże, Ty powiedziałeś, że będę tylko na 10 dni zniewolony. Czytacie ostatnią księgę Pisma Świętego? I zamknął Cię do więzienia na 10 dni. Ja tego wziąłem literalnie. Powiedziałem do Boga, mówię, Boże, każda patologia w moim życiu ma czas do 10 dni. Czasem były wahnięcia, ale to były małe wahnięcia.
Ja sobie 10 dni ustaliłem. 10 dni w, jakby w tym przekazie oznacza mało. To jest mało. Rozumiesz, o co chodzi? To jest mało. Te 10 dni, bo tak się mówi, 10 dni, to jest mało. Ale 10 dni, Boże, muszę wyjść z tego, z tej patologii. Ja personalnie o sobie mówię, to ja nie mówię o kimś tam, nie? Daję sobie 10 dni. Daj sobie 10 dni. Każdą sprawę będziemy oglądać i załatwiać z miejsca kompletnego poczucia bezpieczeństwa, jeśli będziemy funkcjonować w przeżywalności dobroci Bożej. Bezpieczeństwo. Coś się zdarza, a jestem bezpieczny. Okej, okay, coś się sypnęło, jestem bezpieczny. Coś tam nie wyszło, jestem bezpieczny. Jestem cały czas bezpieczny. Rozumiecie? Cały czas jestem bezpieczny. Przyszedłem ze szpitala, oni mi tam w pachwinach miałem te różne bajery i w żyłach tam daleko to się działo i potem jak mi to wyciągnęli, wróciłem do domu, zaczęły mi te żyły puchnąć. Okazało się, że jakiegoś zapalenia dostałem w związku z tym w ogóle, co tam się działo. Nie? Poszedłem do lekarza, no ale generalnie na kontrolę i wszystko jest załatwione. Chodzi o to, że popatrzyłem na to i nie tam. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Rozumiecie? Bóg jest dobry. Teraz poszliśmy na kontrolę z Agatą. Czekałem, kiedy powie, że to cud. Ciężko nie powiedział, bo to jest fajnie od lekarza usłyszeć, że to cud, tak wiesz, nie? Ale brzmiało to w ten sposób. No, panie Arturze, myślałem, że zobaczę starca z laską. Zbadał wyniki, wszystkie zobaczył. No, mówi, no... Dobrze, mówię. To dobrze. To tak samo z lekarzem stwierdzili, że on nie, to on się chyba pomylił, to chyba nie było endometriozy na zdjęciach, to był jajnik. No, nie, no to w ogóle to, wiesz, fajnie tak usłyszeć, no nie, nie powiem, ale co jest dla mnie ważne? Bóg jest dobry, Bóg jest dla mnie dobry. Bóg jest dla mnie dobry, rozumiecie? Bóg jest dla mnie dobry. Nie wiem jak dla kogo. Bo tu, i tutaj chodzi o doświadczalność. Bo ja teraz nie mówię o teologii. Ja naprawdę z perspektywy doświadczalności powiem tak, ja nie wiem, jaki jest dla ciebie Bóg. Dla mnie jest dobry. Spójrz w swoją przeżywalność głęboko. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne pytanie. Czy ty wierzysz, że Bóg jest dobry? To właśnie, kiedy otwierasz się na to, że On realnie jest dobry, to zaczyna być to dla ciebie doświadczalne. To nie działa w ten sposób, przyjaciele. Ja zawsze mówię, teologia jest bardzo dobra. Ona jest jakby punktem wyjścia. Może nazwijmy to inaczej, teoria, nie teologia, bo teologia to jest tam nauka. To jest nauka o Bogu, tak jak psychologia, socjologia, to jest teologia. Teos, Bóg, rozumiesz, logia, jakaś nauka, to teologia, nie? Ale teoria jest bardzo dobra. My wiemy, Bóg jest dobry, nie? O właśnie on powiedział, jak dzieci, bo dziecko, co ma dziecko? Ono w ogóle dopatruje się, ono szuka dobra. Zobaczcie, błądzi, ale ono dobra szuka cały czas. Dziecko nie szuka zła. Ono nie ma takiego parametru w głowie. Nie? Ono nawet nie zakłada, że rodzic jest zły. Rodzic może być strasznie patologiczny. Dziecko nie zakłada, dziecko nie ma takiego założenia, wiecie? Że dziecko nie ma założenia, że rodzic jest zły. Nie ma tego w umyśle dziecka. Dlatego tak potem się człowiek spotyka na terapiach te dzieci, które bronią tych rodziców, walczą o tych rodziców. Powiedz, że ojciec był alkoholikiem. No, ale miał powody. Powiedz, że był pieprzonym alkoholikiem. Wyartykułuj to. Nie broń alkoholika. Powiedz, że był alkoholikiem i że nie miałeś przez to pieniędzy na życie albo że cię lał. No weź to powiedz. Nie broń go. Rozumiesz, o co chodzi? Nie tłumacz mi tutaj ojca alkoholika. Osądź go najpierw, potem mu przebacz, rozumiesz? Ale nie rób mnie tutaj w ogóle akcji z tłumaczeniem go. Wiesz, o co chodzi, nie? Z bronieniem. Potem się tworzą się te człowieku DDA masowo, wiesz, o co chodzi, i powielają patologię. Czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz mieć doświadczenie dobroci Boga ustawicznie? Ty musisz to wiedzieć.
Zacznij to rozważać, zacznij w to wierzyć, zacznij to mówić. To jest cholernie ważne, ludzie. Bo jak my dalej mamy iść w temacie łaski, jak mamy dotykać innych rzeczy, jak my chcemy osiągać dalsze rzeczy z Bogiem, to musimy być przekonani, że Bóg jest dobry. Musimy być przekonani, że Bóg jest dobry. Zobaczycie, jak to zmieni wasze życie. Bo to zmieni wasze życie. Ja dzisiaj, kiedy patrzę na problem, który jest, ja nie mówię, że nie ma problemu, bo to jest zakłamywanie. To jest kolejna forma kłamstwa. Problem jest. Po prostu jest. Nie mówię, że nie ma problemu. Jest zagrożenie jakieś, jest zagrożenie. Okej, jest zagrożenie. Wiesz, o co chodzi? Zagrożenie, ale Bóg jest dobry. Kupię sobie pastek z kastetem. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Nie wolno mieć kastetu w Polsce, kupię sobie z paskiem. Rozumiesz? Bo Bóg jest dobry. Po prostu. Więc ja nie mówię, nie ma problemu. Jest problem, rozumiesz, o co chodzi? Ruski mogą przyjść, a Bóg jest dobry dla mnie. Ja sobie poradzę. Rozumiesz? Bo Bóg jest dobry dla mnie. 100, 200, 1000, 200 000, 1000 000 padnie obok mnie, ja nie. Bo ja przeżywam dobroć Boga. Czy może się kreflać? Może, ale się zatamuje. Moja się zatamuje. Ja nie mówię, nie będzie rany. Ja się w ogóle nie boję takie, że rany nie będzie. Ale moja się zatamuje. Ktoś tam się wykrwawi, ja nie. Bo Bóg jest dobry. Wiesz, o co mi chodzi? Ktoś tam w ogóle będzie miał jakiś problem, tak? Tego samego rzędu jak ja z niego wyjdę, a on nie wyjdzie. Ja nie mówię, że problemów nie ma. Ja nie mówię takich rzeczy w ogóle. Ja po prostu przeżywam dobroć Boga. I odpoczywam w tym. Odpoczywam w tym. Rozumiesz? I chcę, żebyś poodpoczywał w tym. Chcę, żebyś, o, jak dziecko był, zobacz. On w ogóle nie zauważył. Ja to uwielbiam, bo on idzie po swoje szczęście. Wiesz, o co chodzi? On w ogóle idzie po szczęście i nic go nie interesuje. Wiesz, i koniec. Odpocznij w tym. Powiedz Bogu, że odpoczniesz w Jego dobroci. Że zrzucisz z siebie wszelkie obciążenie polegające na tym, że w sposób jasny lub niejasny podważasz Jego dobroć. Powiedz Boże, już nie będę. Ja już nie będę tego robił. Nie? Robiłem to, bo ja w ogóle też mu powiedz, robiłem tak. No. Ułomny jestem. A już nie będę, Panie Boże. Teraz biorę Twoją moc do tego, żeby już takim nie być. Zobaczysz, jak to wszystko będzie inaczej wyglądać. Inaczej będzie jutrzejszy dzień wyglądał. Nie będziesz już krzyczał, rozumiesz, w bólu, tak? Co tak naprawdę było wcześniej informacją dla Twojego umysłu, że Bóg nie jest dobry. Będziesz po prostu mówił, okej, Boże, no jest problem. Ale Ty jesteś dobry. Przejdziemy go razem. Ja i Ty. I położysz się normalnie spać. I zjesz normalny posiłek, bez napinki. Rozumiesz? I przeżyjesz sobie fajny czas. Nawet jak będziesz miał długą pracę, to wrócisz po tej pracy do domu i te kilka godzin wypoczynku, które będziesz miał, będą naprawdę dobre. To będą fajne godziny. Pięknie je przeżyjesz. A następnego dnia będzie tak samo, albo lepiej. Okoliczności niekoniecznie się zmienią, ale ty będziesz miał lepiej. Będziesz się cieszył z takich rzeczy, których do tej pory nie cieszyłeś się w ogóle. Rozumiesz? Ja na przykład po powrocie ze szpitala codziennie piję koktajle warzywno-owocowe. Jakie ja mam koktajle, człowieku? Co ja wymyślam w ogóle, wiesz, o co chodzi? Ja robię takie te koktajle, że
czasami to one mają taką barwę, że no po prostu... Ale ja to uwielbiam. Ja w tym upatruję jakąś formę szczęścia.